Szeroko pojęty bezprzewodowy streaming muzyki, jakby nie patrzeć, opanował rynek. Problem jednak w tym, że nie każdy wzmacniacz czy też starszy amplituner jest w stanie samodzielnie odtwarzać dźwięk z sieci. I tu na ratunek przybywa nowość, prosto od brytyjsko-kanadyjskiego producenta NAD. CS1 to odpowiedź na wszystkie problemy związane z brakiem wsparcia dla nowoczesnych form odtwarzania muzyki. Zapraszam na prezentację tego modelu. Wewnątrz opakowania wraz z samym streamerem CS1 producent załącza pakiet dokumentacji, przewód sygnałowy RCA oraz zasilacz oraz przewód USB typu C. Mamy więc wszystko, co jest niezbędne do podłączenia urządzenia do naszego wzmacniacza. NAD CS1 jest naprawdę małym streamerem. Projekt obudowy jest spójny z pozostałymi produktami producenta, który zawsze stawia na elegancki minimalizm. Na froncie znajdziemy jedynie informacje o producencie i modelu oraz przycisk zasilania wraz z diodą stanu działania. Przejdźmy zatem na tylną ścianę złącz. Tu widoczne są wyjścia sygnału w postaci wtyku optycznego i koaksjalnego oraz analogowego RCA. Co ciekawe, NAD CS1 może uruchamiać np. wzmacniacz za pomocą 12-woltowego wyjścia Trigger Out. Streamer łączy się z siecią za pomocą Wi-Fi lub przewodu sieciowego RJ45. Zasilanie dostarczane jest za pośrednictwem gniazda USB typu C, a konfigurację sprzętu ułatwi ukryty w obudowie pin. NAD projektując streamer CS1 postawił mocny akcent na prostoty obsługi oraz nowoczesność. Tego typu odtwarzacze sieciowe często lądują ukryte w szafkach albo za wzmacniaczem, to też na obudowie. Nie znajdziemy żadnych przycisków sterujących, poza włącznikiem zasilania oczywiście. Wszystko odbywać się będzie za pomocą aplikacji Google Home, ponieważ CS1 pracuje w sieci za pomocą protokołu Google Cast. Dodatkowo producent oddaje do dyspozycji łączność Apple AirPlay 2 oraz Spotify i Tidal Connect. Bardziej zaawansowani użytkownicy ucieszą się ze wsparcia dla protokołów DLNA oraz gotowości do współpracy z systemem Roon. Miłym dodatkiem jest również obecność modułu Bluetooth. Z takim zestawem żaden serwis muzyczny nie będzie stanowił wyzwania dla tego streamera. Sercem NAD CS1 jest przetwornik cyfrowo-analogowy oparty na kości PCM5141 firmy Texas Instruments. Ta konstrukcja jest znana chociażby z odporności na zakłócenia typu jitter oraz niskiego poziomu szumu przy zachowaniu świetnej dynamiki. Układ ten umożliwia też dekodowanie sygnału w rozdzielczości 24 bitów przy 192 kHz częstotliwości. Miłym akcentem jest też fakt wspierania standardu MQA, który można spotkać chociażby w serwisie Tidal. Złącza wyjściowe pozwalają na podłączenie odtwarzacza CS1 do praktycznie dowolnego wzmacniacza czy też nawet głośnika aktywnego. Nieważne czy mowa o urządzeniach starszych ode mnie czy też najnowszych wzmacniaczach i amplitunerach bez własnych funkcji sieciowych. A skoro mowa o łączeniu CS1 ze wzmacniaczem, polecam stosowanie lepszej klasy interkonektów niż to co jest zwykle w zestawie. Dobry przewód potrafi zmienić sporo na plus. To też zachęcam do odsłuchów, testowania i przełączania kabelków. Malutki streamer NAD CS1 to urządzenie bardzo świeże i nie zdążyłem go jeszcze niestety dokładnie przesłuchać. Niemniej jednak spróbuję przekazać Wam swoje pierwsze wrażenia dotyczące dźwięku. CS1 na pewno oferuje jakość adekwatną do swojej klasy cenowej. Nie jest to na pewno poziom odtwarzacza Note od Bluesounda, ale pamiętajmy, że to urządzenia z dwóch różnych półek cenowych. No i za te różnice w cenie możecie nabyć wspomniane przeze mnie interkonekty połączeniowe z wyższej półki. Uważam, że NAD jest wystarczająco detaliczny i dociążony. Da się wyłapać charakterystyczne dla marki złagodzenie tonów wysokich i ogólne docieplenie barwy brzmienia. Dzięki temu muzyki można słuchać dłużej, a jeśli posiadacie system analityczny brzmieniowo, to ten odtwarzacz może jawić się jako naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Budowana przez ten odtwarzacz scena dźwiękowa wydaje się być niezbyt szeroka, ale mimo to nieźle umieszcza instrumenty w przestrzeni. Dajcie mi trochę czasu, a w którymś z kolejnych filmów wrócę do Was z bardziej szczegółowym opisem brzmienia. Brytyjski, choć w zasadzie na dzień dzisiejszy może bardziej kanadyjski, NAD CS1 ma bardzo mocne argumenty, aby zdobyć uznanie wśród miłośników dobrego brzmienia.
Wszystko za sprawą uniwersalnych standardów transferu audio, łączności przewodowej i bezprzewodowej, jak i łatwej obsługi urządzenia. Dodając do tego zróżnicowane wyjścia sygnału, otrzymujemy sprzęt prosty, skuteczny i bardzo uniwersalny. Koniecznie sprawdźcie Nada CS1 na własnych uszach i w waszych systemach audio. Listę salonów, w których możecie umówić się na odsłuch Nada CS1, znajdziecie na stronie tophifi.pl. Pamiętajcie, że umożliwiamy też wypożyczenie sprzętu za kaucją, to też tu ponownie zachęcam do wizyty w wybranym salonie. A na naszej stronie znajdziecie również strefę wiedzy oraz sklep internetowy. I to tyle na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, dajcie o tym znać komentarzem, łapką w górę oraz subskrypcją, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie.